Mamy nową książkę, którą już zapowiadaliśmy jakiś czas temu. Książkę Kiedy trzeba uciekać, autorstwa Pima van Hesta, czyli autora książki Wszędzie i we wszystkim. I jest to książka, która jest przeznaczona dla dzieci, ale też i dla dorosłych, opowiadająca o dziecku, dziewczynce, która ucieka przed wojną, przepływa niebezpieczne morze, dociera do pewnego miejsca, w którym szuka bezpiecznego miejsca do życia, pozostawiając za sobą całe swoje dzieciństwo, szczęście i tak dalej. Wolą wydawnictwa Co ja na to było, żeby ta książka pracowała dla osób, które potrzebują wsparcia tam, gdzie docierają, właśnie w takich okolicznościach. I postanowiliśmy jako wydawnictwo przekazać całość dochodów ze sprzedaży tej książki dla fundacji, której wiceprezesa mamy tu dzisiaj ze sobą, Radek Miszczuk. Dzień dobry. Radek Miszczuk, formalnie wiceprezes fundacji The Hope Project Polska. Jako fundacja odpowiedzialni jesteśmy za wspomaganie uchodźców, którzy znajdują się na greckiej wyspie Lesbos. Że to są uchodźcy przebywający w obozie Moria. Jako fundacja zajmujemy się głównie zbieraniem, ubranie rzeczy takiego codziennego użytku, które następnie wysyłamy do Grecji, do oddziału The Hope Project, które są dystrybuowane bezpośrednio do beneficjentów, czyli jakby uchodźców przebywających na miejscu. Sytuacja w obozie jest w tej chwili tragiczna. Sam obóz nazywany jest piekłem. W tej chwili na obóz przeznaczony na około 3000 osób przebywa tam, różnie to bywa, ale minimum około 15-17 tysięcy osób zależy danego miesiąca. Warunki są skrajnie niehumanitarne i my jako fundacja próbujemy w ten sposób, wysyłając ubrania, kosmetyki, czy nawet rzeczy takie jak przybory szkolne, poprawić los tych ludzi.